Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki temat też o Arduino. Pokażę Wam parę rzeczy, z którymi się obecnie teraz bawię. Mianowicie, pierwsza rzecz to może będzie taka. Zacznijmy sobie od takiej płytki. To jest płytka od telewizoru LG 32 LC2R, coś takiego, którym się uszkodził. Po prostu rozebrałem go i sobie części schowałem gdzieś tam do szafy, wystawiłem też na sprzedaż. Zasilacz już sprzedany razem z całą matrycą. Zostały mi właśnie takie części jak płytka od odbiornika pilota. I powiem Wam, że Arduino to jest potęga niesamowita, ponieważ nie lutując tutaj ani jednego lutu, wpiąłem się w tą płytkę. Tu mi wyskoczył pin od transmisji. Wpiąłem się w tą płyteczkę i co się okazuje? Czy mogę wykorzystać taką płytkę od telewizora, żeby sterować sobie pilotem jako jakieś tam urządzenie? Posiadając na przykład oczywiście ten przekaźnik, tak? Tak więc podłączam się pod Arduino zasilaniem 5 V. Dioda się świeci. To jest w ogóle świetny motyw, żeby taką płytkę gdzieś zamontować w jakimś pudełku. I no już mamy świecącą diodę. Tylko że jeszcze nie mam tak zmodyfikowanego kodu, żeby na 5 V odłączać zasilanie. Ale można to bez problemu zrobić. Także jest zarąbista sprawa. To jest pierwsza kwestia. Wykorzystanie płytki od telewizora po prostu, który właśnie odbierał sygnał z pilota z Arduino. Bez żadnego lutowania. Druga sprawa to jest, przejdziemy do kwestii pilotów. Otóż to jest pilot od zestawu, którego kupiłem w sklepie. On jest razem z baterią i jest jeszcze do niego ta dioda, która odbiera nam sygnały z tego pilota. To kosztuje 3 zł. Można to bezproblemowo zaprogramować wszystko sobie. Jednak ten pilot jest, powiedzmy sobie szczerze, nie najlepszy. No, działać działa, ale nie jest najlepszy. Drugą alternatywą jest coś takiego jak do telefonu zamocowanie. O, coś sobie złapię. Kupienie czegoś takiego na AliExpressie to jest po, nie wiem, po 15 zł. I wiecie, jaka to jest przewaga teraz obsługa na przykład lampki nocnej dzięki takiemu czemuś. Po prostu pokażę Wam aplikację. Tu jest aplikacja Pilot i to nam daje już o wiele ciekawsze jakby możliwości, bo możemy sobie zdefiniować, ja sobie usunę tutaj na razie to, bo to i tak nie będę używał, tylko tam były testy. W tej aplikacji możemy już sobie ustawić naprawdę sporo rzeczy, jak na przykład pokój, LG pokój. Czyli mój telewizor, to jest do obsługi mojego telewizora, ale z Arduino, lampka pokój, są dwie ikonki, jedna jest od żarówki, druga jest od wyłączenia. Przekaźnik mam dwukanałowy, także mógłbym jeszcze sobie jeszcze jedno urządzenie podłączyć i następne dwie ikonki na przykład sobie tutaj gdzieś ustawić i dwoma urządzeniami sterować z poziomu tego telefonu. To jest zarąbista sprawa. Niektóre telefony, takie jak na przykład LG G2 Flex, posiadają już wbudowaną diodę IRDY. Także to jest jeszcze lepiej, jak ktoś ma telefon z takim czymś. Mówię, dzięki tej aplikacji jesteśmy na przykład w pokoju, wybieramy sobie pokój, sterujemy na przykład telewizorem, akurat tu jest od telewizora. Lampka pokój, czyli to jest ta lampka, którą zrobiłem pod Arduino i teraz, żeby ją włączyć, wystarczy, że kliknę. Nawet chyba będzie widać w telefonie, że ją zapaliłem, a teraz ją zgaszę.
Oczywiście nadajnik jest skierowany w drugą stronę i kolejna zaleta, o wiele mocniejszy sygnał jest z tego urządzonka niż z tego pilota i dokładniejszy. Ja zapalam teraz, mając skierowany w drugą stronę, a teraz, żeby zgasić tym, nie działa, widzicie? Ten pilot nie działa, a tym da rady. Także ten ma o wiele większy, mocniejszy sygnał. Nie wiem, czy on się. No na pewno nie, powiedzmy sobie, mocniejszy. Także to jest super rzecz, jeżeli chodzi o obsługę, bo to mogę sobie skonfigurować naprawdę dużo rzeczy. I co jest najlepsze, ta aplikacja potrafi. Ja sobie może dodam dla testu jakiś TV, Other. Na razie powiem, że jest wszystko ok, tylko żeby wam coś pokazać. Ta aplikacja potrafi. Tak, już mam dodany. Aha, jeszcze menu, ok. Na razie tylko robię tak, żeby. O, dobra, jest. I teraz wchodzę tu, edytuj IR. Wciskając Continue D, mogę zczytywać sobie sygnały z tego pilota. Jak widać, złapał sygnał, ale niedokładnie. Także jeszcze raz spróbuję na zerówkę. Złapał. Złapał i wykrył go jako protokół PD6121G. Jeżeli jest zielony ptaszek, można uznać to, że jest wtedy poprawnie sczytany sygnał. I sobie ten sygnał możemy potem przypisać do jakiegoś swojego klawisza. Ja tu dam save signal. Na przykład chcę wybrać jakąś ikonkę, na przykład aparatu. OK. Wykonano. OK. Tu jest cały opis tego. OK. Co on tu mi komunikuje? Wpisz markę urządzenia. Aha, wpisz markę. DI. Aha, że on teraz mi LG-ka nie wpisał. Ale teraz, żeby sobie dodać ten klawisz jakoś, to edytuj układ. Główny. No nieważne, no teraz wam tego tak dokładnie nie pokażę, bo coś skopałem, lekko mówiąc, ale można bez problemu dodawać, bo dodawałem. No i dobra. To jest taka informacja na temat właśnie tego lampka. Lampka wyłączona. Czat. Jeżeli chodzi o to, o tego pilota, o teldzika, to powiem wam, że bez problemu można go też przypisać do Arduino. Nawet teraz mam tutaj, że niebieski będę włączał lampkę. Widzicie? Nawet to będzie widać w telefonie. A teraz żółtym wyłączę. Niebieskim włączam. Żółtym wyłączam. Także nie, bo po prostu to jest coś pięknego, zabawa takim czymś. To jest i tak jeszcze nic. To, co widziałem, jak inni kolesie wykorzystują Arduino, albo jakieś ci, którzy robią roboty, to jest dopiero jazda. Także to by było na tyle. 10 minut nagrywania. Jeszcze mam nawet kartkę rozpisaną, jak sobie tą płytkę rozkminiałem. I tu mamy diodę, tą tutaj, i ona GND, VCC i Vout. I idzie do TX GND standby 5V, czyli tego. Dobra, to by było na tyle.
Myślę, że taki filmik pokazujący, no w szczególności bym zwrócił uwagę na zabawę z taką aplikacją, bo to daje o wiele więcej możliwości niż taki pilot. Tutaj możemy sobie wybierać pokoje, na przykład kuchnia, łazienka i możemy sterować czym tam chcemy z poziomu telefonu. Kończę filmik, pozdrawiam, trzymajcie się.